Naszym gościem Mariusz Pudzianowski, witaj Mariusz. Witam, cześć. Mariusz, pierwsze pytanie, co u Ciebie słychać, co tam porabiasz ciekawego, lekka przerwa, powiedzmy pomiędzy KSW, no ale chyba między treningami to nie bardzo. Nie, przerwy między treningami nie było, jest powiedzmy czas na robienie siły, czas na robienie techniki, kondycji. Okres wakacyjny więcej, można powiedzieć, spędziłem na bieganiu i na siłowni. Trochę tej techniki było praktycznie mniej, dwa razy w tygodniu, tylko treningi półtorej godzinne. Więc teraz był etap robienia siły, trochę kondycji, no i niebawem zaraz wracamy na salę, zapasy, technika, wszystko i z powrotem, więc toczy się rytmem wszystko tak, jak powinno być. Nic się nie zmienia. Przerzuciłeś tak, powiedzmy, styl życia ze strongmana na w pełni profesjonalnego zawodnika MMA. Powiedz, który tryb jest cięższy, bo to różnica na pewno jest, bo i tutaj kilogramy tracisz i troszeczkę inne przygotowania. Nie ma co tutaj porównywać tego sportu i tego sportu. Tamten sport potrzebował dużo czasu, dużo treningów, ten sport potrzebuje też dużo czasu i treningów, tylko to jest inna specyfika. Zawsze daję porównanie takie, samochód osobowy jest samochodem osobowym, a ciężarowy ciężarowym, więc to jest zupełnie co innego, inny sport. Inaczej się wszystko trenuje, ale pracować trzeba i ten czas trzeba poświęcić na jeden sport i na drugi. Na czym pracujesz, jeśli chodzi o treningi MMA, powiedz, bo kiedyś twoją piętą achillesową była ta wydolność, te problemy, powiedzmy, kondycyjne. Dzisiaj już spokojnie możesz pełny dystans, powiedzmy sobie, przewalczyć? Pełen dystans spokojnie mogę przewalczyć. Jedni powiedzą, że pod koniec drugiej rundy ledwo dyszy. To zależy kwestia rozłożenia siły na cały dystans. Kwestia rozłożenia tego prądu, tego gazu całego, ile masz. Nawet dobrze przygotowany zawodnik, który kondycję ma na cały dystans, plus te dogrywki, wszystko, może wykończyć się w ciągu jednej rundy, w ciągu 5 minut. To jest tylko kwestia i umiejętność rozkładania siły na całą walkę. Są zawodnicy, którzy walczą po 5 rund i czasami dla mnie, jak ja sobie myślę, no jest to dla mnie nie do przejścia. Nie wszystko jest do przejścia, tylko kwestia treningu i umiejętność rozkładania tego. Zaczyna się pomału badasz przeciwnika i przyspieszasz. Tak samo jak i w bieganiu nawet. Jeżeli pierwszy, powiedzmy, masz do przebiegnięcia 20 km i gdybyś chciał pierwsze 2 km przebiec na maksa, no wybacz, nie ukończysz tych 20 km. I to jest to samo tutaj w sportach walki. No właśnie, bo tak pytam o tą wydolność, o to, jak jest u Ciebie z wytrzymałością, bo wiem, że rozmawiałem ostatnio z Martinem Lewandowskim, powiedział mi, że ustaliliście sobie, że do końca tego roku te Twoje walki jeszcze będą krótsze czasowo, ale od 2015 już będzie dłużej. Tak, za pół roku już wchodzimy na pełen dystans, tak jak wszyscy byli, więc normalnie będę walczył na pełnym dystansie 3 razy 5 minut, więc dla mnie to już nie ma różnicy. Jest jeszcze w kontrakcie tak zapisane. I dlaczego ja mam z tego nie skorzystać? Jest. No i za pół roku wchodzę na pełen dystans już. A powiedz właśnie, Mariusz, czy jakoś treningi się zmienią w związku z tym, że rundy będą dłuższe, czy kompletnie ty już się przygotowujesz po prostu, że tak powiem, standardowo, jak taki zawodowy zawodnik MMA, no i to dla ciebie, tak jak już powiedziałeś, nie ma żadnego znaczenia? Nie, normalnie trenuję z chłopakami w grupie, gdzie robimy pełne dystanse 4 razy 5 minut, 3 razy 5 minut, więc to jest tylko, gdy wychodzi się, powiedzmy, do klatki już oficjalnie, a normalnie nieoficjalnie robimy pełen dystans 3 razy 5 minut sparingi na dochodzenia z jednym zawodnikiem 5 minut, drugim i trzecim, więc albo na zmiany, więc to normalnie robimy, tak jak wszyscy. Jak twoja waga teraz wygląda, powiedz? Waga moja niczym się praktycznie nie zmieniła, ważę 124-125 kg, więc różnica jest 4-5 kg, więc jakbym chciał, jutro mogę ważyć 118-119 kg, więc dla mnie 4 kg zbić w ciągu jednego dnia to jest nic. A powiedz właśnie, a propos tej wagi, czy ty jakoś zmieniłeś dietę, jeśli chodzi o teraz przyzwyczajenia w porównaniu do tego, co było kiedyś, bo ja wiem, że potrafiłeś wchłonąć ogromne ilości jedzenia, to teraz jak to wygląda? Siadasz do obiadu, to jest połowa tego, co kiedyś? Nie, nic nie zmieniłem, tylko zmieniłem specyfikę treningu, dużo biegam, dużo wszystko, tylko po prostu inna specyfika, inny schemat treningu. Oczywiście, że trenuję na siłowni też, powiedzmy, mniejszymi ciężarami, dużo powtórzeń, więcej biegania jest, powiedzmy, więcej spędzam czasu na macie, no i to wszystko, no czasu nie przeskoczysz. Chłopaki trenują po 15-20 lat, zajmują się tym od dzieciństwa. Ja się zajmowałem tymi ciężarami, trochę sportami walki, no a w pewnym momencie, no 5 lat temu powiedziałem sobie, dobrze, w żelastwie zrobiłem już to, co chciałem, no i teraz na całego poszedłem w to. Jeszcze trochę się pobawię i potem zasłużona emerytura. A powiedz, ile walk jeszcze Cię czeka w MMA?
Nie wiem, nie zastanawiam się jeszcze, może się pobawię 2-3 lata, no i emerytura, ja, więc to, co chciałem w sporcie, zrobiłem, teraz korzystam i bawię się z tego. Mówisz, że 2-3 lata i emerytura, to powiedz, jaki cel ci przyświeca, co sobie postawiłeś za cel, może pas KSW, bo teraz w twojej kategorii wagowej Bedorf go trzyma, to może takie fajne starcie by było, powiedzmy w przyszłym roku? Nie wiem, nie zastanawiam się, zobaczę, jak to wszystko będzie, jeżeli kontuzji nie będzie i wszystko będzie szło, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Powiedz, bo wielu zawodników, już mówię takich profesjonalnych, ma problem, żeby pożegnać się czy to z klatką, czy z ringiem. Myślisz, że u ciebie ten syndrom wystąpi? Nie wiem, akurat z żelazcem się już pożegnałem. 5 lat temu nie było jakiegoś wielkiego, bez bólu. Pamiętam w 2010 roku, 10 marca wystartowałem ostatni raz z chłopakom. Powiedziałem, panowie, to już jest mój ostatni start. No i od 4 lat nawet w żadnych zawodach nie wystartuję i nie ciągnie mnie tam. Oczywiście, że trenuję sobie, ale już nie zawodowo. Powiedz, jest szansa, że twój brat pojawi się na ringach MMA, bo takie ploty pojawiają się co jakiś czas. Ja wiem, że to są takie wrzuty bardziej, powiedzmy, plotkarskich portali, ale jego ciągnie gdzieś tam w stronę, żeby to Mariusz mu zaśpiewał, jak będzie wychodził? Nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. To pytanie trzeba jemu zadać, nie mi. Okej, okay, a powiedz, Mariusz, czeka nas świetna walka, Tomek Adamek versus Artur Szpilka. Komu będziesz kibicował, jak typujesz wynik tego pojedynku? Nie wiem, nie jestem znawcą boksu, więc na ten temat się nie wypowiadam. Niech się wypowiedzą na ten temat ci, którzy się na tym znają. Ja ekspertem w tej dziedzinie nie jestem. Kto wygra, wygra lepszy, po prostu lepiej przygotowany. A kto, czy to będzie Tomek, czy to będzie Szpilka? No zobaczymy. Druga walka nam się jeszcze szykuje, wprawdzie pokazowa, no ale nazwisko Andrzeja Gołoty gdzieś tam zawsze przyciąga kibiców. Jak uważasz, bo jest wielu sceptyków, jeśli chodzi o organizację tego typu pojedynku. Takie pożegnanie Andrzeja Gołoty to jest coś, co mu jeszcze jest potrzebne, czy raczej masz przeciwne zdanie? Nie wiem, no, nie, wolę się na ten temat nie wypowiadać i niech tak zostanie. Paweł Nastula, twoim rywalem, oceń twojego przeciwnika, bo jeszcze 5 minut temu nie było to wiadome. Powiedzmy, że on to będzie właśnie twoim rywalem. Nie mi to jest oceniać przed walką, klatka wszystko zweryfikuje, kto jest lepszy, ja czy Paweł. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Bedorf powiedział, że 50 na 50, a zwycięzca walczy właśnie z nim. Jak ty się na to zapatrujesz? No, okaże się. No to nie mi to oceniać, niech to inni ocenią. Ja mogę powiedzieć, że ja wygram. Czyli kolejne zwycięstwo Mariusza Podzianowskiego będziemy oglądać na kolejnej, nie tej najbliższej gali KSW. Na pewno kreskę postawię po stronie prawej. Ale zero jakiegoś respektu przed Nastulą, powiedz? Czy respektu? Tak naprawdę głupi się tylko nie boi, więc szacunek do niego jest, wiem, co to jest za zawodnik, wiem, co potrafi, szacunek do niego jest, ale nie zamierzam przegrać. Obiecałem, że będzie krótko, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.